Słuchasz podcastu Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie, odcinek 122. W tym odcinku zapraszam Cię do posłuchania fragmentów pięknego, przemawiającego wprost z serca, do serca, masterclass o traumie w sercu pity. Jakiś czas temu w ramach kursu Psychologia Ajurwedyjska poprowadziłam na żywo 3 takie masterclassy. Masterclassy, które pomagają lepiej zrozumieć to, co dzieje się, kiedy osoba, która ma w sobie dużo pity, zostanie zraniona. Jak jej serce się zatrzaskuje, zamyka czasem na całe życie i jak pita z serca przenosi się do głowy. To, co mówię moim pita klientkom, które kochają intelekt, analizę i krytyczne myślenie, to, że zrównoważona pita nie mieszka w umyśle. Ona mieszka w sercu. Czemu miałaby się z tego serca wyprowadzać? O tym posłuchasz w tym inspirującym odcinku. Serdecznie zapraszam. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 8 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z Ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Przede wszystkim będę mówić o tym, jak Ajurweda służy na ścieżce zawodowej. Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantką Ajurwedy, marzysz o tym, żeby nią zostać, albo prowadzisz inny biznes, który chcesz zamienić w holistyczny biznes, czyli w biznes, który szanuje Twoje pięty achillesowe, którym wiesz, jak je chronić i doskonale wiesz, jakie masz asy w rękawie. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu, także w życiu zawodowym, wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą dzielić moją pasją i doświadczeniem z prowadzenia 8 lat firmy w tej przestrzeni. Firmy, która stała się 7-cyfrowym, holistycznym biznesem. Bardzo się cieszę, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą Ajurwedą. Trauma ma niezwykle głęboki wpływ na pitę. Dlaczego? Dlatego, że zmienia sposób, jaki pita funkcjonuje w świecie. Pita jest doszą, która wiąże się z myśleniem w sposób konkretny, w sposób taki logiczny, poukładany, jest spostrzegawcza, zadaniowa, analityczna. Taka jest, ale jednocześnie też ma równie rozwiniętą percepcję poprzez serce. Sercem, miłością, charyzmą, takim niezwykłym rodzajem blasku, który przyciąga innych ludzi, dlatego pita w naturalny sposób jest liderką. Pociąga za sobą ludzi, nie tylko dlatego, że potrafi im powiedzieć, co dokładnie mają robić, przydzielić im zajęcia i zarządzać nimi, ale przede wszystkim dlatego, że ma w sobie coś takiego, co ludzi przyciąga i to coś jest z centrum pity, to coś, ten magnetyzm, ta siła, ta emocjonalność jest z poziomu serca. Jej analityczne zdolności, konkretne, zadaniowe są jakby dodatkiem do tego. Sprawiają, że wtedy są te dwie jakości, jest ta jakość serca i umysłu razem. One to jakby podbijają, sprawiają, że ta charyzma staje się jeszcze bardziej skuteczna. Że pita jako liderka staje się bardziej skuteczna, to w niej jest. Jeśli masz w sobie element pity, to masz też ten rodzaj czegoś, co wypływa z serca, co sprawia, że potrafisz się zbliżyć do drugiego człowieka i pociągnąć go ku sobie. Charyzmatyczne pity, które przemawiają, potrafią przemawiać do 100 tysięcy ludzi, a każdy się czuje tak, jakby ta pita mówiła do niego. To jest coś, co jest oprawione w jej zdolności logiczne, analityczne i językowe, ale podstawowa siła oddziaływania wypływa z serca. Ona jest z poziomu serca.
Zacytuję ci teraz taką rozmowę, która się odbyła jakiś czas temu między mną a moją córką. I to była rozmowa pod tytułem: co jest najważniejsze w ciele? Co jest najważniejsze w człowieku? Co jest najważniejsze właśnie w tym naszym oprzyrządowaniu? I Kazio mówi: mózg, a Jagoda mówi: serce. Kazio mówi: ale jak to? A Jagódka mówi: bo mózgiem zarządza serce. Bo mózg jest najważniejszy, ale zarządza nim serce. To, co Jagoda powiedziała, jest bardzo głębokie i dokładnie tak widzimy to w Ajurwedzie. Epicentrum naszego istnienia, epicentrum trzech dosz, waty, pity i kafy, w swojej podstawowej formie i w swojej formie najwyższej, wtedy, kiedy można powiedzieć o esencji waty, kiedy esencją waty jest prana, siła życiowa, esencją pity jest tejas, zdolność do metabolizowania, przekształcania i pewnego rodzaju jasność i czystość, która z tego płynie, i esencją kafy jest ojas, czyli to, co decyduje o naszej długowieczności i witalności, te wszystkie trzy elementy, ich jakby takim siedliskiem, siedzibą, epicentrum w ciele jest serce. Tu się wszystko decyduje. Od tego się zaczyna i tutaj się kończy. To jest bardzo ważny element w życiu pity. To sprawia, że pita, nawet pozbawiona słów, nawet z zamkniętymi oczami, nawet z nieruchomym umysłem, nadal ma bardzo dużą zdolność oddziaływania na innych ludzi przez te wibracje, które idą z jej serca, z jej emocjonalności, z jej odczuć. Być może to ci się do tej pory nie kojarzyło z pitą. Być może masz teraz taki rodzaj: aha, wow, to pita jest emocjonalna, bo być może emocjonalność, uczuciowość kojarzyła się z watą. Wata ma po prostu tą uczuciowość i emocjonalność w ekspresji. O, jak pięknie wyglądasz, o, jaka szkoda, ojejku, chodź przytul się. Pita ma ją w zupełnie inny sposób, ją wyraża, ale ona to w sobie ma i najpiękniej widać to wtedy, kiedy ma tą zdolność właśnie podnoszenia innych ludzi poprzez swoją obecność, kiedy ma tą zdolność, skłonność prowadzenia innych siebie, patrzenia na innych. I to nie jest takie ważne, czy ty jesteś osobą, która stoi na czele jakiejś dużej organizacji, firmy, kobietą przedsiębiorczą, czy jesteś po prostu kobietą w twojej rodzinie, kobietą mamą, kobietą żoną, przyjaciółką, która organizuje spotkania w gronie przyjaciółek. Różne są konteksty tego liderstwa i tego wychodzenia z inicjatywą i pociągania za sobą ludzi do skutku. Co się dzieje, kiedy taka pita w tej swojej wersji pierwotnej, doskonałej, pełnej, całościowej, kiedy taka pita doświadczy czegoś, co ją w bardzo głęboki sposób rani, doświadczy traumy, która łamie jej serce, dosłownie, która zmienia bieg jej życia. Może zacznę od tego, jaka może być ta trauma. Ta trauma może być związana z czymś, co się zadziało w jej życiu, co było niezależne od niej, z jakąś okolicznością, z jakimś czynnikiem, z jakąś tragiczną śmiercią, utratą, nie wiem, zmianą szkoły, utratą ukochanego psa, tym, że ukochany przyjaciel się przeprowadził do innego kraju. Różne są te czynniki takie, w którym ona traci coś, co kochała. Może być też tak, że osoba, którą kochała, ją głęboko zawodzi i rozczarowuje. Liczyła na to, że będzie tata, mama w ten sposób obecna w jej życiu, a to poszło inaczej. Na kimś się tak bardzo zawodzi i doświadcza tego rodzaju traumy, tego rodzaju wstrząsu. Czasem są to jeszcze głębsze, historycznie uwarunkowane sytuacje. Takie może w życiu kobiet, teraz moich obecnych klientek, są rzadsze, ale w życiu ich mam i babć były całkiem częste, że coś się dzieje, jakaś forma przemocy, jakaś forma wojny, zagrożenia życia ma miejsce, co staje się taką traumą przez duże te. Pita zaczyna to analizować. Zaczyna sprawdzać, co się stało, czemu to się stało,
jak mogę zapobiec temu w przyszłości, ponieważ Pita jest analityczna, Pita jest konkretna, ona chce być skuteczna, ona chce siebie przed podobnymi wydarzeniami w przyszłości uchronić. I dochodzi do wniosku, analizując, rozkminiając i nawet nie tyle roztrząsając, co od razu oceniając, porządkując, dochodzi do wniosku, że nie warto być takim ufnym. Nie warto pokazywać, że ci zależy. Nie warto mieć takiego otwartego serca. Nie warto tak byle kogo zapraszać do tego otwartego serca. Że nie warto wiązać tak wielkich nadziei. Że nie warto być tak entuzjastyczną. I tak dalej. Tak jakby tworzyła taką checklistę punktów, które ochronią ją przed przyszłymi zranieniami. Dochodzi do takiego wniosku, że ta część jej istnienia, którą jest emocjonalność, którą jest serce, którą jest czucie, którą jest współodczuwanie, się po prostu nie opłaca i w pewien sposób zamyka, zatrzaskuje, a czasem wręcz zalewa betonem swoje serce. Dosłownie i w przenośni, co ciekawe, bo to też się fizjologicznie manifestuje w ciele. Na przykład w ten sposób, że osoby, które mają dużo pity, zaczynają być zimne, jest im zimno. To jest jedna z konsekwencji takiego zatrzaśnięcia się na ogień, który płonie w sercu, na ciepło, które z serca rozchodzi się po całym ciele. Jak ona tak zalewa betonem, zatrzaskuje swoje serce, to przechodzi w górę. Wyobraź sobie klepsydrę, która cały czas ma swój piasek w górze, nie przesypuje się w dół. Cały czas jest w górze, cały czas jest w analizie, cały czas jest w myśleniu i wchodzi w ten rodzaj funkcjonowania w świecie, w którym nie potrafi czuć, współodczuwać, empatyzować ze sobą, sobie samej, z innymi, tylko cały czas jest w analizie, w opinii i w ocenie. Tam, gdzie kończy się miłość, tam zaczyna się ocena. Jak Pita zatrzaskuje swoje serce, zaczyna wchodzić w świat w sposób oceniający. Na każdy temat ma coś do powiedzenia. Ten jest taki, ta jest taka. Doskonale szuka dziury w całym i nawet jak potrafi wymienić dużo plusów, to równie dużo minusów. Jest taka bardzo intelektualna. Ciężko jej powiedzieć, co czuje w ciele, co czuje w stosunku do drugiej osoby, jakie emocje odczuwa. Dużo łatwiej jest jej powiedzieć, co myśli. Myślę, że w ogóle dużo łatwiej jest jej nadmiarem słów zastępować odczucia. Zamiast po prostu poczuć w sercu miłość i popatrzeć z miłością i powiedzieć dziękuję, proszę, kocham, to idzie w takie bardzo ci dziękuję, że to i tamto, chciałabym, żebyś to i tamto i jeszcze to i tamto. Idzie w nadmiar wyrazu poprzez słowa, który jest taki dziwnie zimny i oderwany od czucia. Ta Pita odcięta od serca robi wrażenie zimnej. Nawet jeśli ona jest taka serdeczna, nawet jeśli jest komunikatywna, łatwo wchodzi w kontakt z innymi ludźmi, to robi wrażenie takiej analitycznej, męskiej. Jeśli to jest kobieta, to bardzo wtedy widać, to nawet widać w sposobie ubierania się, w rysach twarzy, w tym jak nosi upięte włosy, że ona jest taka męska, w tym jak siedzi, w tym jak mówi, w tym jak komentuje, w tym jak pytanie, jak się czujesz, opowiada o wszystkim, tylko nie o uczuciach. Jak ciężko jej zamilknąć, jak ciężko jej pójść na spacer z zadaniem nie rób nic, nie myśl o nic, nie pytaj o nic. Jest jakiś rodzaj takiego zamknięcia w przeszłości. Serce Pity zostaje zamknięte w przeszłości, a jej umysł idzie w przyszłość. Jeśli Pita bierze tylko część siebie w dalszą podróż, od momentu traumy decyduje, że będzie w głowie, to ją na pewno uchroni przed tym, że ktoś ją zrani. Czyli zanim ciebie do siebie dopuszczę, to przeprowadzę dogłębną analizę, czy możesz podejść bliżej. Pomyśl sobie, ile znasz osób, które są nadal mając 30-40 lat same, w znaczeniu nie są w związku, dlatego że mają bardzo rozbudowany filtr, który ma nie przepuścić osób, które potencjalnie zranią i tym samym mają mocno zamknięte serce i mimo najbardziej wyszukanych systemów dobierania partnerów i randkowania są samotni, są sami. Chroniąc się przed potencjalnym zranieniem, zamykają się na miłość. Jest masa takich ludzi. W tym wieku
w wieku 30, w wieku 40 lat. Ciekawa jestem, jakie obserwacje miałby ktoś, kto częściej obcuje z ludźmi w wieku 20 lat. Myślę, że to idzie w górę, tego będzie tylko więcej. W związku z tym, że wmawia nam się, że jesteśmy w analizie, w ocenie, w lubię, nie lubię, w podoba mi się, nie podoba. I lubię to nie jest o uczuciu, to jest o ocenie. I teraz co się dzieje, jeśli bierzesz tylko połowę siebie do dalszego życia, do dalszego sukcesu? Masz poczucie, że nie jesteś w pełni sobą, twój sukces nie jest pełny, twój sukces nie jest holistyczny. Teraz co mam na myśli, mówiąc sukces? Mam na myśli życie, życie zdrowe, pełne obfitości, życie, w którym ty czujesz się spełniona w różnych rolach. Czyli na przykład w przestrzeni rodzinnej. Sukces znaczy, że jesteś w związku z partnerką czy z partnerem, którego kochasz i jesteście blisko. Macie momenty intymności fizycznej, kochacie się naprawdę. Nie rozładowujecie swojego napięcia, tylko się kochacie. Patrzycie sobie głęboko w oczy, dotykacie się w sposób pełen czułości i miłości. Jesteście blisko swoich głębokich przeżyć. Jest ta intymność, jest ta więź, jest to ciepło. To nie są tylko wyczyny sportowe jednej pity z drugą doszą, tylko to jest to najgłębsze na duchowym poziomie połączenie. To znaczy, że jesteś w pełni. To znaczy, że w pracy, którą masz, nieważne czy to jest praca na swój rachunek, czy ty pracujesz u kogoś, czy chwilowo nie pracujesz, tylko pracujesz nad sobą, masz poczucie, że bierzesz wszystkie swoje atuty i pokazujesz siebie w pełni. I czujesz, że to serce pity ciebie wspiera, że z tym otwartym sercem idziesz do nowych projektów, nawet wtedy, kiedy nie wiesz i nie jesteś w stanie ocenić, czy to jest ryzykowne, czy nie, albo bo ci brakuje danych, ale wtedy sięgasz do przestrzeni serca, z której wiesz, z tą osobą chcę, z tą osobą nie chcę. To jest dobry pomysł, to nie jest dobry pomysł. To są te relacyjne rzeczy, to jest ta umiejętność tworzenia związków, umiejętność bycia też ciepłym rodzicem, ciepłą mamą, ciepłą siostrą, ciepłą córką, ciepłą synową. To wszędzie tam, kiedy czujesz, że to jest trochę takie zaciśnięte, zimne, sztywne, to ci pokazuje, że gdzieś tam jest jakiś rodzaj zranienia, jakaś trauma, która zatrzasnęła twoje serce na tą osobę, na ciebie w takiej roli, na pewne twoje jakości i cechy, które uznałaś za niebezpieczne, czyli takie, które zagrażają. To wszystko dzieje się na poziomie ciała i dzieje się w sposób, który można zmierzyć i zbadać. Jak? Między innymi w ten sposób, że jeśli ty zamykasz swoje serce, jesteś mniej emocjonalna, bo tak założyłaś, to nie znaczy, że tak jest w istocie. W większości wypadków to oznacza, że po prostu nie wyrażasz tych emocji, nawet nie wiesz, że je masz. W jakiś inny sposób je rozładowujesz aktywnością fizyczną, pita to uwielbia. Ile jest takich pit, ile poznałam takich pit, które są na ścieżce jogi. Mają piękne, obcisłe, drogie getry, ćwiczą przed lustrami, są na tej ścieżce od 5 lat i mają tak dużo niewyrażonych emocji, o których nie mają pojęcia, że aż głowa mała. Jak jeszcze w takiej praktyce jogi tego nie dotknęły? Już potrafią dotknąć stopą do czoła, a jeszcze nie dotknęły tego ogromu złości i smutku, które noszą w swoich ciałach. Chociaż wydaje nam się, ponieważ żyjemy otoczeni materią, że materia jest bardziej realna, to jednak subtelne, czyli myśli, również emocje, prowadzą w sposób często szybszy i głębszy do chorób i do śmierci. Sadhguru chyba powiedział coś takiego: "People are thinking themselves to death." Ludzie doprowadzają siebie myślami do śmierci. W przypadku chorób nowotworowych to jest bardzo, bardzo trafne. Thinking themselves to death. To jest właśnie to, o czym mowa. I teraz ty jesteś tutaj, bo jesteś na drodze, w którym sobie uświadomiłaś, albo właśnie masz teraz moment, aha, że kurczę, ja tak mam, ja tak miałam, ja tak już nie chcę. Ja chcę być znowu w pełni. Ja chcę odmrozić swoje serce. Królowa lodu, królowa śniegu też kiedyś była ciepłą kobietą. Coś się stało i zamroziła się, tak jak potem zamrażała dzieciaki, czy jak tam się nazywał ten chłopiec, który wpadł w jej ręce. On się stał jakiś. Tak się właśnie dzieje z traumą w życiu Pity. Ona się staje jakaś i ona się zamraża. A jak jest zamrożona, to jest nieobecna sama dla siebie. Nieobecna w pełni tym, co się dzieje w jej życiu. Oddzielona od osób opiniami i ocenami. I wobec tego niepełna. Wobec tego chora w cudzysłowie. Przyblokowana, obciążona.
To jest trudny proces. To trwa latami. I pierwszym krokiem jest to, że zaczynasz mieć świadomość tego. Przecież tak naprawdę czujesz to nieustannie w swoim życiu, że nie jesteś w pełni, że nie jesteś w sercu, że odcinasz jakąś percepcję świata, żeby siebie chronić. Czujesz to. To cię czasem boli, czasem ci to ciąży, czasem cię to uwiera, czasem cię to napina, czasem sobie to wyrzucasz, czasem się z tego cieszysz, czasem się z tym obnosisz, ale cały czas to w tobie jest. Świadomość jest niesamowita, bo ciągle nam towarzyszy, aż do momentu, w którym się z nią skontaktujemy i wtedy mamy... Zobaczyłam. To jest zupełnie tak, jak wyjeżdżasz z miejsca, w którym żyjesz, wracasz i nagle patrzysz na nie zupełnie inny sposób. Tak dobrze je znasz, a po raz pierwszy je widzisz. Bądźcie pokorne w tym procesie, on może trwać latami. To, że już byłaś raz na Panchakarmie, to, że przeszłaś kilka moich kursów, to, że być może sama praktykujesz ajurwedę, to nie gwarantuje ci tego, że już otworzyłaś swoje serce. To cię otwiera coraz bardziej i bardziej. Ale zaufaj mi, skoro tu jesteś, to możesz się otworzyć jeszcze bardziej, na więcej czucia i bycia, a mniej oceny. Na pełnię. I ta pełnia przyniesie satysfakcję w życiu rodzinnym, w życiu partnerskim i w sukcesie z klientami. W tym, ilu ich jest, jacy przychodzą i jak się z nimi współpracuje. Takie jest moje doświadczenie osobiste z uzdrawiania traumy w sercu Pity i tym się chciałam z wami podzielić. Pokory nigdy dość. To jest ten temat, w obliczu którego nie ma co mówić, już tyle zrobiłam. A na pewno nie z wyrzutem. Przecież już tyle zrobiłam. Ale co się zadziało wcześniej? Czasem się zadziało tak dużo, że będziesz robić do ostatniego dnia życia. Rozluźnij się w tym, przyjmij to z pokorą i na lekko. Niech to nie będzie taki śmiertelnie poważny temat. Nie podchodź do tego jak Pita, zadaniowo. Jak to zrobić, żeby uzdrowić? Zrobiłam już A, B, C, D i E. Co zalecasz jako F, G, H i J? To nie tak. Zupełnie inną modalnością. Zupełnie innej przestrzeni. Wtedy możemy sobie pozwolić, wtedy doświadczamy skoków kwantowych. Jak w jednym momencie zaczynasz bardziej czuć, a mniej oceniać. Nie musisz iść w zadaniowe jak, co mam zrobić. Wystarczy, że głęboko zrozumiesz to, co padło. I już się to robi. Bezwysiłkowo, bo serce działa bezwysiłkowo. Serce działa potężnie. Poza czasem. Bez trudu. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agni-ajurweda.pl/122, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu. Serdecznie polecam Ci temat psychologii ajurwedyjskiej, dzięki której lepiej zrozumiesz siebie i być może jak wielu, wielu przed Tobą odnajdziesz ten brakujący element, który pomoże Ci zrozumieć siebie i poczuć się lepiej. Wszystkiego dobrego, kochana.